Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Witam serdecznie Państwa, Dariusz Woźniak, kolejny magazyn zza kółka przed nami i jeden z odcinków przed wakacjami. Jak co roku przed wakacjami spotykam się ze specjalistą w sprawie ubezpieczeń z pytaniami dotyczącymi jak przygotować auto do wyjazdu po kraju, jak się przygotować do wyjazdu za granicę oraz jakich zmianach w przepisach prawnych, jeżeli chodzi o ubezpieczenia. Dzień dobry Panie Bartłomieju. Dzień dobry Panie Darku. Panie Bartłomieju, co się zmieniło od zeszłego roku w przepisach, jeżeli chodzi o ubezpieczenia obowiązkowe? Jak co roku zmieniła się wysokość najniższego wynagrodzenia do 2600 brutto, w związku z tym zmieniła się także stawka kary za brak ważnego ubezpieczenia OC dla kierowców. Jaka właśnie ta kara jest za brak tego obowiązkowego ubezpieczenia? Szczegółowa tabelka dotycząca kar za brak ocena pojazdy znajduje się na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, ale mogę powiedzieć, że kara za brak ocena pojazd za okres powyżej 14 dni wynosi dwie najniższe krajowe, czyli aktualnie 5200 zł. To jest nawet za jeden dzień zwłoki w ubezpieczeniu? Powyżej 14 dni wynosi 5200 zł, natomiast na okresy krótsze taryfikator przewiduje inne stawki. One znajdują się na stronie UFG. Czyli kary rosną z roku na rok wraz z stawką najniższego wynagrodzenia po prostu. To należy oczywiście wiedzieć i nie bagatelizować tego. Oczywiście ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego pojazdu mechanicznego poruszającego się po drogach publicznych. Jeżeli chodzi o same wyjazdy, prawda, no bo mamy odcinek przed wakacjami, sporo osób na pewno planuje wyjazd z autem, czy też po kraju, czy też za granicę. O czym należy pamiętać, wyjeżdżając po prostu na wyjazd wakacyjny? Należy zweryfikować, czy w państwie, do którego wyjeżdżamy, obowiązuje nasze OC zawarte z Polskim Zakładem Ubezpieczeń, czy też należy wykupić zieloną kartę. OC zawarte w Polskim Zakładzie Ubezpieczeń obowiązuje w państwach należących do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Natomiast do pozostałych państw należy zaopatrzyć się w zieloną kartę lub miejscowe ubezpieczenie graniczne. Czyli na przykład wyjeżdżając na Litwę możemy pojechać z naszym ubezpieczeniem, natomiast wyjeżdżając na Białoruś lub do Federacji Rosyjskiej już powinniśmy mieć zieloną kartę. Ta zielona karta to jest integralna część naszego OC, czy musimy właśnie występować do ubezpieczyciela o wystawienie jej, czy to jest dodatkowy koszt również, o to chcę zapytać. Należy wystąpić do ubezpieczyciela o zieloną kartę. Jeśli chodzi o koszty, to zależy od zakładu. Niektóre towarzystwa ubezpieczeń traktują jako, powiedzmy, prezent, natomiast niektóre pobierają dodatkową symboliczną opłatę za ten certyfikat. Wyjeżdżając właśnie poza granicę naszego kraju, o czym jeszcze należy pamiętać właśnie wyjeżdżając? Na pewno też należy uwzględnić potencjalne koszty leczenia. Aktualnie zakłady ubezpieczeń posiadają w swojej ofercie ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą. Różne sytuacje mogą się zdarzyć, kontuzje, nagłe zachorowania, na to należy zwrócić uwagę. Także bardzo przydatnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie assistance dla naszego pojazdu, tak, które pomoże nam w wielu sytuacjach w przypadku kolizji drogowych albo awarii pojazdu. Wtedy możemy uniknąć drogich kosztów holowania albo powrotu do kraju, gdyż one mogą zostać pokryte właśnie z ubezpieczenia assistance. Czy takie ubezpieczenie zazwyczaj powiązane jest z ubezpieczeniem autokasko, prawda? Czy samo assistance też możemy wykupić sobie na jakiś okres, na przykład 2 miesięcy wakacyjnych? Jak najbardziej. Ubezpieczenie assistance jest oddzielnym produktem. Można je kupić zarówno do polisy OC, można je kupić oddzielnie, można ubezpieczyć pojazd w ramach usługi assistance na cały rok, można też jednorazowo
na naszą wybraną podróż, to zależy od oferty zakładu ubezpieczeń. Te oferty się poszerzają z każdym rokiem, także asystans znajduje się w ofercie niektórych zakładów ubezpieczeń właśnie wraz z produktem kosztów leczenia za granicą, tak? Gdyż to ubezpieczenie właśnie też dotyczy takich wyjazdów wakacyjnych. A tak naprawdę na jakie te rzeczy powinniśmy zwrócić uwagę w ofercie właśnie danego ubezpieczyciela, jeżeli chodzi o polisę asystans? Na pewno na zakres ubezpieczenia, tego w jakich państwach ono obowiązuje, jaki jest limit powiedzmy kilometrów holowania, tak? Bo to w zależności od zakresu może być albo 800 km, albo 200. Należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia asystans i dobrać taki wariant, który będzie najbardziej pasował do naszego wyjazdu. A jak należy postępować w przypadku, gdy przydarzy nam się ta kolizja poza granicami kraju? Należy zaopatrzyć się w wzór europejskiego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Takie wzory są dostępne na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Pozwoli nam to uniknąć interwencji policji za granicą. W wielu państwach taki dokument spisany w tym formacie jest niepodważalnym dowodem na okoliczności zdarzenia. Na pewno też należy zwrócić uwagę na przepisy obowiązujące w danym państwie, gdyż należy wziąć pod uwagę to, że to, za co dostaniemy odszkodowanie w Polsce, wcale nie musi być objęte ochroną ubezpieczeniową w innym kraju. I też chyba, jak dobrze pamiętam, jeszcze z zeszłego roku wspominał Pan, że jeśli chodzi o samą likwidację właśnie szkody i wysokość osiągniętego odszkodowania, wszystko jest uzależnione właśnie od miejsca wypadku, tak? Miejsca kolizji. Zgadza się. Tak jak powiedziałem, na przykład jeśli chodzi o Republikę Łotewską, to jest taki ciekawy przypadek. Tam koszty holowania mogą być zwrócone wyłącznie w granicach Łotwy. Natomiast w krajach Europy Zachodniej holować pojazd można wyłącznie do najbliższego serwisu naprawczego w celu jego przywrócenia częściowego do sprawności i ewentualnie możemy wrócić do Polski już na kołach własnego pojazdu. I też bardzo ważna jest, proszę Państwa, znajomość przepisów do kraju, do którego się udajemy. Choć przepisy drogowe wszędzie są prawie identyczne, ale to właśnie prawie czasami potrafi zrobić wielką różnicę. Panie Bartłomieju, jeżeli przydarzy nam się kolizja, wypadek z obcokrajowcem, jak formalnie dokonać takiego zgłoszenia tej szkody, czy też likwidacji? Zarówno regulamin wewnętrzny systemu zielonej karty, jak i czwarta dyrektywa komunikacyjna przewidują posiadanie przez każdy zakład ubezpieczeń w Europie, znaczy jeśli chodzi o państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, posiadanie korespondenta w innych państwach albo reprezentanta do spraw roszczeń, który w imieniu zagranicznego zakładu ubezpieczeń obsługuje takie roszczenia. Czyli na przykład jeżeli pojechaliśmy do Niemiec i mamy zdarzenie jako osoba poszkodowana z niemieckim sprawcą, wcale nie musimy po niemiecku tej szkody zgłaszać w Niemczech, nie musimy tam na nic czekać. Możemy przyjechać śmiało do Polski za pomocą Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ustalić reprezentanta do spraw roszczeń zagranicznego zakładu ubezpieczeń w Polsce i za jego pomocą zlikwidować taką szkodę. Także tu nie ma problemu, ten system naprawdę działa i jest to duże usprawnienie dla osób poszkodowanych. Czyli wprost, po prostu mieliśmy stłuczkę, tak jak przykład Pan przytoczył w Niemczech, wracamy do kraju, szukamy reprezentanta u nas danego ubezpieczyciela sprawcy i likwidujemy po polsku. Dokładnie, zgadza się. Przy czym jeżeli mamy szkodę za granicą, należy pamiętać, że brane pod uwagę są w dalszym ciągu przepisy państwa, w którym doszło do szkody, natomiast sama obsługa likwidacji szkód już przebiega z podmiotem polskim, a nie zagranicznym. I to tak jak Pan Bartłomiej, na stronach internetowych można podejrzeć, wyszukać tego reprezentanta. Ja polecam aplikację na smartfony UFG, gdzie tam również bardzo sprawnie ten proces szukania przebiega. Panie Bartłomieju, oczywiście okres wakacyjny, czyli wypoczywamy, różne okazje spotykania się ze znajomymi, z rodziną. Też oczywiście jest okazja do wypicia tego przysłowiowego piwa. Co się dzieje, gdy będziemy poruszać się pojazdem w stanie nietrzeźwym, czy też doprowadzimy do kolizji, czy też uszczerbku na zdrowiu kogokolwiek? Co się stanie, co nam grozi?
Regułą w znacznej większości, jeśli nie we wszystkich państw, jest roszczenie regresowe ze strony zakładu ubezpieczeń do sprawcy zdarzenia, który spowodował kolizję, będąc pod wpływem alkoholu, bez ważnego prawa jazdy lub zbieg z miejsca zdarzenia. Dlatego należy pamiętać o tym, że zakład ubezpieczeń z naszej polisy może wypłacić odszkodowanie lub zadośćuczynienie poszkodowanemu, ale później do sprawcy, który, tak jak powiedziałem, wyrządził szkodę we wcześniej wspomnianych okolicznościach, wysyła wezwanie do zapłaty o zwrot wypłaconych sum. Należy o tym pamiętać, należy unikać prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Jeżeli wyrządziliśmy komuś szkodę, nie starajmy się uciekać z miejsca zdarzenia i nie dawajmy prowadzić pojazdu osobom bez ważnych uprawnień. Zresztą, tak jak powiedziałem, może to się wiązać z bardzo dużymi konsekwencjami finansowymi. Sam znam przypadek, gdzie dwa wypite piwa przez kierowcę i próba przestawienia pojazdu, przeparkowania go, skończyła się wezwanie do zapłaty sumy 15 tysięcy euro, więc to była bardzo kosztowna podróż, w zasadzie nawet nie podróż, tylko manewr, więc tego unikajmy. Panie Bartłomieju, bardzo wiele aspektów pan poruszył, jeżeli chodzi o ubezpieczenia wyjazdowe, właśnie komunikacyjne. Dziękuję serdecznie panu za rozmowę. Dziękuję również za spotkanie. Mam nadzieję, że wiedza, którą przekażemy za pośrednictwem mediów, trafi do podróżnych i może okazać się pomocna. Szanowni Państwo, no podsumowując dzisiejszą rozmowę, no warto się ubezpieczać, warto się zabezpieczyć, żeby nie mieć przykrych jakichś niespodzianek. No i życzę Państwu, aby Państwo nie musieli korzystać ze wszystkich rzeczy i aspektów, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia za tydzień. We'll be right back.